Trwa nabór wniosków o świadczenie Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na tak zwaną wyprawkę dla ucznia, przyznawane bez względu na dochód rodziny. Od początku lipca do tej pory wypłacono już środki na 1 200 000 dzieci. Choć uczniowie cieszą się z upragnionych wakacji, to rodzice z tyłu głowy mają już nowy rok szkolny i wiążące się z nim wydatki. Głównie są to artykuły piśmiennicze, ale także są też to nowe buty sportowe, tornister, który trzeba zmienić. Pomocą w kompletowaniu szkolnej wyprawki jest program Dobry Start, do którego nabór wniosków wystartował z początkiem lipca, mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie pomorskim. Od 1 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski z programu Dobry Start, czyli wnioski o świadczenie 300+. To jest 300 zł na wyprawkę szkolną, które przysługuje na każde dziecko, które uczy się czy to w szkole podstawowej, czy w szkole ponadpodstawowej, czy w szkole policjalnej albo innego rodzaju placówce edukacyjnej, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Jeżeli jest to dziecko, które ma orzeczenie niepełnosprawności, to do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej rodziców czy opiekunów dziecka. Można o nie wnioskować online na różne sposoby. Przez aplikację MZUS, a więc z poziomu tabletów czy telefonów komórkowych, przez platformę usług elektronicznych PUE-ZUS, przez portal Empatia, który należy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, albo też przez bankowość internetową. Warto wcześniej przygotować sobie numer PESEL dziecka, nazwę szkoły, do której ono uczęszcza, plus jej adres, a także numer rachunku bankowego, na który chcielibyśmy, żeby to świadczenie było przekazywane. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze na konto. Składam go na początku lipca, żeby nie czekać na te środki, dlatego że największe wydatki są pod koniec sierpnia, na początku września, kiedy rozpoczyna się szkoła, dlatego chciałabym już mieć wtedy środki zabezpieczone na wszystkie składki, wyprawkę szkolną, wszystkie artykuły piśmiennicze, papiernicze, plastyczne dla dzieci. Choć świadczenie to nie pokryje w całości wszystkich wydatków, to i tak jest ono dużym wsparciem, oceniają rodzice. Myślę, że dla rodzin wielodzietnych, które mają kilkoro dzieci w szkole, jest to ogromny zastrzyk finansowy, tym bardziej, że są wakacje i wiadomo, że wydaje się trochę więcej pieniędzy na przyjemności, na wyjazdy, na wypoczynek. Bardzo dobrze, że jest ta kwota przeznaczana na Dobry Start. Jesteśmy rodzicami od dłuższego czasu. Najstarsza córka ma 29 lat i pamiętamy takie czasy, kiedy takich dopłat nie było i było nam bardzo ciężko zrealizować wszystkie zakupy, włącznie z podręcznikami. Do tej pory, jak przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie zostało wypłacone dla ponad 1 200 000 dzieci. Wnioski do programu Dobry Start przyjmowane są do końca listopada.